Środowe popołudnie w Ostrudzkim Centrum Użyteczności Publicznej upłynęło pod znakiem spotkania poświęconego dalszej ścieżce edukacji nastolatków. Dzisiejsze spotkanie miało na celu przybliżyć ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat ostrudzki. Placówek edukacyjnych w powiecie ostrudzkim nie brakuje. Wybór przyszłej szkoły nie jest łatwy, a co za tym idzie, organizowanie tego rodzaju spotkań jest potrzebne. Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie, o czym świadczyć może liczna obecność rodziców młodzieży szukającej swojej drogi do wymarzonego zawodu. O zasadach rekrutacji, o tym jak należy postępować, opowiadali przybyli na to przedsięwzięcie przedstawiciele instytucji pośredniczących w zatrudnieniu. Spotkanie było interaktywne, a więc nie zabrakło pytań ze strony przybyłych rodziców. Wśród nich budzi się też obawa związana z kumulacją zarówno 6, jak i 7-latków. Rodzice w tym roku obawiają się, iż może być problem z przyjęciem dzieci do szkoły, dlatego że oczekujemy rocznika, który jest pełnym rocznikiem 7-latków i połową rocznika 6-latków, którzy jednocześnie rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. Jednak chciałbym uspokoić i rodziców, i dzieci ósmoklasistów, iż w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu przygotowujemy taką liczbę miejsc, aby wszystkie dzieci mogły odnaleźć miejsce w szkole. Jak słychać, nie ma się więc czego obawiać, ponieważ dzięki staraniom dokładanym przez powiat ostrudzki każde dziecko będzie mogło liczyć na miejsce w jednej ze szkół. Każdy, kto chciał porozmawiać indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych instytucji, miał taką możliwość po zakończeniu spotkania. Warto też zapoznać się z programem Dni Otwartych w poszczególnych placówkach, który dostępny jest na Facebooku powiatu ostrudzkiego. Wybranie się w taki dzień do szkoły, nad którą się zastanawiamy, z pewnością pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji.